Gdzie jest mój nóż zabójcy, Krzysiu? Tak więc witam was w dzisiejszym odcinku testu, wielkiego testu zabawek dla kotów. Znajdujemy się w studio Dupa. A to jest kolejna paczka i wielki test zabawek dla kotów 2. No, można. Nie, nie wchodź jeszcze. To nie jest twoje. Krzysiu, podaj pierwszą rzecz. Specjalne pianki dla kotów. To czy wiesz, jak ci się podobają? To jest pierwsza zabawka, czyli takie coś. Kółka. To jest tarcza do rzucania kotem. Nie, tak naprawdę, zobaczcie na to. To jest 3 w 1. To znaczy, krótko mówiąc, cut it play. Tak to się nazywa, to czyli taka drapaczka dla kota. Zarazem jest kulka, która, nie wiem czy widzę, czy światło nie... O, takie sobie. Kulka, która leci tu wokół i taka machajka. I dzisiaj to zamontujemy, tak więc robimy unboxing pierwszej rzeczy dla kotów. To jest kocimiętka. Póki co zrobimy taką test na sucho, bez kocimiętki, a kocimiętkę wypróbujemy na końcu. Tak więc, tak wygląda nasza cała plansza. Lucyfer już wie, że jest zainteresowany generalnie tą planszą. Lucek lubi nowe zabawki. To się montuje chyba tu? Chyba tu, no. Teraz, o, i tak to wygląda. To jest właśnie 3 w 1, czyli krótko mówiąc... I tara się ma. Tarka, mamy tutaj tareczkę. Chyba poczuł kocimiętkę, tak to wygląda. Jakby się czymś taknął. Dziwny zapach. I krótko mówiąc, zaraz kot nam się naćpie i już nie będzie zabawiać. A mimo tego nie rozpakowaliśmy jeszcze tak naprawdę kocimiętki. Pierwsza zabawka. No jak oceniasz, panie Pawle? Nie, no na razie to jest bardzo dużo kota. To jest nowa zabawka naszych kotków. Jak widzicie, koty dostały po prostu totalnie, mówiąc to jest mało powiedziane, są w niebo wzięte. Lucyfer w ogóle wgryza się zębami w tarkę. Weź zobacz co on tu robi. To miało być do drapania. O, zobacz co on robi. Weź zobacz na ten. Co on robi teraz, Lucyfer? Nie wiadomo czy to kocimiętka, ale generalnie Lucyfer właśnie się wdrapuje w ten. Właśnie jest bardzo agresywny, mówi wow! No mądry kotek, tak, mądry kotek. Zobaczcie co on robi najlepszego. Ej, on był po prostu oszalał. Kocia bestia. Kocia, przecież jakby on dostał kocimiętkę w tym, jakbyśmy wrzucili do tego kocimiętkę, to przecież tutaj to wszystko byłoby wydziurawione na amen. Ale mu odwala. Ej, zobaczcie co najlepszego robi. Naćpałeś kota. Paweł. Ale tam nawet tego nie otworzyłem. Paweł! To jest zapakowane. Paweł! No musieli niezdarnie... Musieli niezdarnie to zapakować chyba. Lucek! Daisy, Paweł, Lucek! zaraz nie będzie tego kartonu. Tak zaraz pójdzie. No i koniec po kocie już generalnie. Zobacz, widzisz to, co jaką tą dziurę zrobił? Widzisz jak on tą dziurę zrobił? Widzę. Jest maksymalnie agresywny. To jest teraz ten król dżungli. Patrzcie na to co on tu zrobił. Będziemy musieli chyba przesunąć następną część. Każdy w swoim życiu ma epizod, kiedy lubi jeść karton. Myślicie, że Daisy się gorzej bawi? Nie, ona ma swoje zabawki. Pa, Lucek teraz już na 3 fronty leci. Nie wiadomo. Nie wie za co się zabrać, za motylka. Bawić się bardzo. To jest maksymalny poziom kota. Ale mu odwala. Ja cię kręcę. Będziesz musiał to chyba przed nim chować, żeby mu to dawkować. Kto jest moim narkomanem? Kto jest moim ćpunkiem? Dobra, zobaczymy czy Daisy też zainteresuje się nową zabawką. No nie. Chyba. O co, cyferku już. Oj, mamy. To samo. Może z wielką finezją. Ale jest spokojniejsze na pewno. Tak. Nie jest to takie agresywne. Bo ona jest taką damą. Tak, damą. Spokojnie. Ale też coś tu czuje. Tak, też coś. Też coś czuje i mówi, muszę to mieć. Ej, ale to jest chyba... Może to jest faktycznie nasączony kocimiętką? Może. Paweł, ty też? Co tu się dzieje? Wiesz co, zabawka ogólnie fajna, ale moim zdaniem trochę za bardzo pochłania kota. No, kot jest pochłonięty nią 100%. No. Po prostu. Miał być wielki test zabawek, ale ty czujesz, że koty będą miały w głębokim poważeniu pozostałe zabawki. Jeżeli twój kot macie w dupie, kup mu to. Ja nie wiem, miałbym wrzucić w to w kocimiętkę, przecież te koty by się pozabijały. Zabawka, która po prostu zrównała koty z ziemią. Dokładnie. Co to jest? To jest jakaś chyba prosta zabawka. Frolly Cat. Aaa! To jest samowyzwalający laser, oczywiście. Laser do kota. Uła, ła. To jest laser, który sam strzela
Który strzela po prostu. Strzela laserem. Tak to przynajmniej wygląda. Czyli jak chcesz się pozbyć kota, odpalasz laser do kota i wypala. Oczywiście są ostrzeżenia, żeby nie rąbać tym w oczy. Dobra, i tak potrzebujemy tak zwanych, uwaga, to będzie bardzo trudne. Krzysiu, potrzebujemy baterii. Jakie są baterie? Bo jakieś tam mam, co nie? Weź, zobacz. Zwykłe paluszki. Ale małe, duże? Te duże, no. Ty dwami, maszyna, która pokazuje laserek. Dobra, będziemy teraz testować to. Zobaczymy, czy koty się choć trochę tym zainteresują. Na razie są takie, jakby to powiedzieć, jest spaczone trochę. Jeszcze oddalmy to trochę. Te ruchy są nosowe? Tak. O, zobaczył kropkę. I poluje. Poluje i Daisy zasłoniła widok, więc nie ma kropki. Daisy odsunął widok Luskowi. Podobno, i legendy głoszą o kocie, który podobno złapał kiedyś tą kropkę. Podobno kot, który złapie czerwoną kropkę, stanie się bogiem. Super sajeniwem. No. Legendy głoszą tylko o kocie, który złapał czerwoną kropkę. Ale czy legendy z kiedyś staną się prawdą? Jak to po prostu? O, teraz jest jakby opak, teraz jest optymalnie. Bo to takie kręgi robi, widzisz? Zobacz na te koty. Wow! O kurde! O fuck! No powiem ci, że dosyć mocnego, dużo kotów tu widzę. Ale fajnie się ogląda, jak one po prostu za tym latają. Dajmy trochę wyżej. Tutaj ich zdziwienie. Ile dajesz kotów? A ile, na ile wtedy dawaliśmy? 1 do 10? Nie, wtedy chyba dawaliśmy po prostu 2 pełne koty. Maksymalnie kocie. Tak? No, nie jestem pewien. No, a no tak, no to... Nie no, zdecydowanie 2 koty. Tak, zdecydowanie 2 koty. Nie ma! Co się stało? Gdzie ona zniknęła? Lucek! Nie! Ojej, patrzcie, jaki on jest smutny. Kropka mu zniknęła. Gdzie jest moja kropka, ja się pytam? Gdzie jest moja kropka? Kropka! To była druga zabawka dla kotów. Czas na kolejną zabawkę dla kotów. To jest... to nie tyle jest zabawka, co to jest specjalny podajnik do karmy. Zobaczcie, tak to wygląda. Generalnie tylko, że to jest podajnik z przekąskami. Nie wiem, czy mamy jakieś przekąski, żeby im się chciało wyciągać. To na potem, daj to na później, bo to jest trzeba przekąski dawać, a nie wiem, czy akurat mam przekąski. O, to wygląda mi jakaś prosta zabawka, która nie będzie wymagać w ogóle jakiejkolwiek interwencji. Znaczy będzie wymagać interwencji, ale powiedzmy, że to stosunkowo prosta zabawka, przyjemna, na środku jest taka oto mysz. Czas najwyższy sprawdzić, czy koty się tym zainteresują. Proszę zostawić karton. No, co to jest? Daisy! Koty! Daisy. Dobra, nowa zabawka Daisy, patrz. No to jest takie se, szczerze mówiąc. No chociaż Daisy coś tam się zainteresowała. No, tylko już takie mają podobne. No, jak dla mnie to takie 0,2 kota. Czy się zainteresują nową zabawką? Na razie tak, Lucyfer ją bada. Ma tu tą piłkę, ale generalnie są bardziej zaskoczone chyba. Ciężko powiedzieć, co one w tej chwili myślą. Ale takie dupy nie urywa. Ale nie no, Lucyfer patrz, patrz co robi Lucyfer. Widzisz, Lucyfer coś tam jakby zaczął kombinować. No, wiesz. No. Patrz, widzisz? O. Lucyfer coś tam zaczął kombinować. On tak coś patrzy, że... Daisy woli bawić się nogą i kartonem. Daisy woli wróciła do kartonu, ale zobaczcie na Lucyfera. Tak jakby troszeczkę się mimo wszystko zainteresował nową zabawką. Co nie? Ta piłka zwłaszcza, bo też ta myszka na środku, to mimo, że nie jest za ciekawa sprawa, ale... Kurczę, powiem wam, że ta piłeczka w środku... No, włożył sobie tę łapę do środka i kręci sobie tym. Patrzcie, jaki Lucyfer jest mądry. Mówią na niego mądry kotek. No, patrzcie, zaczyna po prostu wpadać coraz większy szał. Szał wojny. Co spadło? Laser. Ja, o weź go gdzieś odłóż bezpiecznie. Już się chyba trochę znudził. Dlatego mówię, 0,7 kota ze względu, że szybko się z tym... Tak, szybko się z tym znudzą raczej. No.
Nie jest to zabawka nieśmiertelna, nie jest to zabawy na wiele godzin. No cóż. Nie jest to karton. Dobra, gałgany, kolejną zabawą, Lucyfer to świetnie się bawi. Możemy go łatwo odwrócić w tym. Kolejną rzeczą, jaką wypróbujemy, jest ekskluzywny tunel dla kota. Tunel szeleszczący tunel dla kota. Zobaczmy. Przenieśmy się do studiów polowych, ponieważ tutaj go za bardzo nie rozłożymy. I zobaczmy, czy tunel dla kotów się im spodoba. Co? Macie coś do nas? Dobra, koniec tego dobrego. Chodźcie, koty. Życie to życie na krawędzi. Uwaga, jest to super szeleszczący tunel dla kotów. Jakie małe gówno. Ja myślałem, że to jest większe. Wyglądasz jak człowiek kiep. Ekskluzywny tunel dla kota. To jest koci kiep. Koci kiep. Zobaczymy. O, niestety. Było fajnie, ale już jest coraz trudniej. Próbował wejść i utknął. Daisy tak bardzo zachowawczo też. Widzi Lucyfera i udało się! Lucyfer ukończył poziom. Dobra, ale Lucyfer znowu tam wchodzi. Czy Daisy wejdzie do środka? Jest, poszła. No Daisy to poszła srać. Czyli inaczej w dupie to ma. Ale Lucek lubi kociego kiepa. O, Daisy wbiła, patrz. Uwaga. Daisy też testuje. Mi się wydaje, że to się spodoba właśnie dla Lucyfera, dlatego że tak szeleści. No. Że będą sobie wchodzić. Kolejna po prostu skrojówka dla nich. No. No Lucyferowi się chyba podoba nawet. Tak. O, on lubi Lucyfer, się wkłaść. I Lucyfer się położył. I zadowolony. Tak, że sobie. Kocikiep i Lucyfer. Kolejną zabawką, jaką przetestujemy, jest taka oto ruszająca się myszka, która, uwaga, podobno też ma świecące czerwone oczy. Znowu baterię trzeba przyczepić. Tego nie wiemy. Ale zaraz zobaczymy. A, ojej. No, odbezpieczenie. To jest tej samej firmy demonicznej myszy. Lucyfer. Lucek. No nie. Chyba koty się zepsuły. Chyba tak. Za dużo zabawek jak na jeden raz.